Wiele osób pytało się mnie, dlaczego usunąłem wszystkich znajomych na Fortnite'cie. A więc słuchajcie, już tłumaczę. Jest to naprawdę niesamowita historia. A więc słuchajcie, wchodzę na Fortnite'a jakiegoś dnia i wiecie, ja jestem dosyć rozkojarzonym chłopcem. Także wiecie, wchodzę na tego Fortnite'a. No i na przykład, wiecie, pójdę sobie do mamy, pogadać z mamą, czy na przykład coś zjeść, czy pójdę do łazienki, czy pójdę zrobić cokolwiek innego. No i poszedłem ze 12 minut, wracam. Patrzę w Fortnite'cie, cztery osoby ze mną w lobby. Wiecie, widzowie oczywiście, co nie? Wiecie, zakładam słuchawki i słyszę, jak dwie osoby krzyczą: takim 10-letnim głosem, co nie? Czyli wiecie, nie mam nic u Norberta samego w sobie, no ale i to JD, nawet powiem szczerze, bawiło mnie kiedyś JD, ale JD jest tak bardzo martwy od bardzo długiego czasu. I naprawdę, jeżeli widzę 10-latków, których mam znajomych, którzy, no nie wiem, robią takie rzeczy, w sensie ja rozumiem, jakby to użyć w jakiś ciekawy sposób czy coś, ale używanie JD tak o po prostu, aha, beka, poobrażamy sobie Norberta, haha, no nie, no wiecie, no i taka historia. I możecie teraz się zapytać: Nexe, ale ja nie obrażałem, to dodasz? Nie dodam, koniec. Na Nexe YouTube proszę mnie zapraszać. Jezu, ten... ja nie mam masy, mam masy, to dlaczego? Będzie przeładowane. Okej. W sensie, byłem rozkojarzony za bardzo na tą walkę. No dobra, wezmę sobie sztucer. Teraz pewnie będzie milion komentarzy w stylu: AWP wyrzuciłeś, ty dobie, nie lubię AWP, naprawdę, nie lubię AWP. Sztucera też nie lubię, ale sztucer jest śmieszniejszy, wiecie. Szybciej można więcej strzałów oddać w jakimś tam czasie, także sztucer jest lepszy według mnie. No i przy okazji, wiecie, przy okazji można się pobawić. Jakieś no-scope'y czy coś, dobra, gramy dalej. Nic się nie dzieje, jestem na środku mapy. Jestem na... kurde, środku mapy, tam jakiś strzał. Okej, dobra. Strzał był do mnie, aha, z dwóch... Okej, czaję. Okej, czyli tak. Tam i tam. Dobra, bądźmy, zagrajmy jak mężczyźni, nie bądźmy jakimiś nobami. I lecimy z tego ziomka, bo to jest jakaś porażka. Tylko wiecie, takim kurde ciekawym stylu, no nie będę go straszował. Wiecie, na prosto, kiedy nie mam centralnie nic. To jest w ogóle ten nowy skin, znaczy ten nowy skin. Skin z karnetu, chyba Technik albo Zoe, chyba Technik, bo no wiecie, Zoe ma mało osób, bo trzeba było kupić póki co. Czemu on spadł? Nie rozumiem zbytnio, co kolej zrobił. Dlaczego on spadł? To było naprawdę dziwne. No ale dostałem od ziomka prezent w postaci tego shotguna i w postaci rakietnicy. 10 rakiet także sobie wezmę, a czemu by nie? I lecimy, 15 osób, 2 fragi, co jest naprawdę słabym wynikiem. Ale wiecie, no co ja będę, nie ma co płakać póki co. No i mnie trafił, no. Koleś się ewidentnie zagalopował, tak mi się wydaje. No był zapewny, zapewny był chłopak. Okej. Okej. Okej, złoty skar, lecimy, coraz więcej złotych itemów, są mi poty! Yeah. Koleś miał poty, nareszcie. Nareszcie ktoś z nich miał poty, o szkoda, że... Nie wiem, RPG B, jaki naprawdę, ja kiedyś nie byłem fanem RPGów, ale chyba zostanę. Chyba naprawdę zostanę fanem RPGa, bo teraz mi robi fragi, teraz mi naprawdę robi fragi ten RPG. Dobra.
Także co? 8 osób zostało, coraz lepiej. Idzie. Złote RPG mam w sumie komplet jeszcze, albo złoty granatnik, coś takiego. Tam się coś dzieje, czy mam lunchpada jakiegoś? Mam 5 pułapek, ale lunchpada nie mam, tak zwanego panelu skokowego. Mógłbym w sumie zawalić trochę tam rakiet, tam te miejsce gdzieś. Jak mi się wydaje. Bo w sumie czemu nie? Trzeba udać się trochę do strefy. Mam nadzieję, że te dwie rakiety zniszczą w sumie tam, co tam się dokładnie dzieje. Ktoś we mnie rzuca czepiaki, czy mi się wydaje? Nawet nie wiem, co to było do końca. Tak jest. Okej, dobra, koleś z jakimś budowniczym. Koleś z jakimś budowniczym, kurde. Także postaramy się, wiecie, jakoś. Okej, udało się. Co prawda z lekkim trochę failem, wiecie, o co chodzi. Ale co to by była za gra bez jakiegoś failu? Dobra. Chyba daruj se, mordę, daruj se, co? Ja tam muszę iść, uciekać ze strefy muszę, także... także nieważne. Dobra, następna strefa jest daleko i mnie, i tego ziomka, także... nie mogę tego zmienić, dobra. Dobra, koleś... Powiem tak, to ja mam masę, żeby coś takiego robić, nie wiem, czy koleś ma rakę, żeby coś takiego robić. Na pewno ma ammo do snajper, żeby do mnie strzelać. Okej, okay. Na spokojnie. Widziałem tutaj chyba w ogóle jakiegoś ziomka, który ten... widziałem tu jakiegoś ziomka, który... coś tutaj chyba sobie kasał. Wiecie, o co chodzi. O, dos trafił mnie, wow. Okej, okay, koleś ma szybko strzelną snajper, to wiemy. A ja nie mam... 30 HP mniej, dobra, uciekam stąd. Bo koleś jest jakiś mad. Dobra, dostał też hita ode mnie, czyli hit za hit. Niestety nie head za head, bo byłoby za pięknie, wiecie, co chodzi. Zastanawiam się w sumie też, gdzie jest jeden z tych ziomków od niego. Okej, okay, tutaj się strzelę jeden raz, bo czemu nie? Dobra, koleś mnie misnął. A jeden bandażyk, czemu by nie? Czemu by nie? Gdzie jest jeden koleś? Bo widzimy, ja widzę tylko siebie i Johna Wicka. Ale co dalej? Co dalej? Co dalej? Ja mam cały czas drewno jakby coś, tylko chcę, żeby ten koleś myślał, że nie mam. Wiecie, o co chodzi? Mind gamesy chat, znaczy widzowie. I ta gra jest serio długa. Okej. Okej. Wszystko jasne. Tak samo jasne jak koleś, którego słyszałem w tym miejscu gdzieś. Okej. Okej, udało mi się jakimś cudem go zabić i tym razem, i widzicie, i ogarnął się. No i ogarnął się koleś, 30-letni jakiś. No i super, ale mnie niesamowicie ograł. Stał, kurde, w krzaczku chyba przez połowę gry, słyszałem go tam. Tak jak mówię, słyszałem go tam. No nie chciał się wychylić, miał full HP. Czyli zagrał jak totalny noob, no ale opłaciło mu się to, no. Udało mu się wygrać grę. Ej, dobra, dogrywam ten materiał po gierce już. Słuchajcie, zobaczcie, kto mnie zabił. Zobaczcie KDA tego niesamowitego zawodnika. No co mogę mu powiedzieć? No ograł mnie, niesamowicie zagrał. Gratulacje KDA 06-06-048, naprawdę. Gratulacje jeszcze raz dla Propierta za niesamowity gameplay z jego strony. GG. Who got the power?